takie rytmy, taka impreza. To właśnie było w Berlinie. Kiedy? Jacek, kiedy to było? 2 lipca 1994 roku. Impreza trwała 2 dni. 2 dni, co to była za impreza? To była Love Parade, znajdowała się, tak mi powiedzieć, w Berlinie, na ulicy Przedmieścia. Trwała 4 godziny, to znaczy ludzie się bawili. Te Heimatlandy, tak? Ta. Ale typowe techno. Słuchaj, właśnie. Techno i różne odmiany techno. Jakie to były odmiany? Trance, hardcore, można powiedzieć, że wszystkie. Wszystkie, co się gra w ogóle w Niemczech i w ogóle w Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej? Czemu u nas tego jeszcze nie grają? Nie wiesz. Właśnie, my też tego nie wiemy. Ale bynajmniej naszej liście przebudów jest jeden taki utwór, który no może być adekwatny do tego właśnie, co teraz z tyłu leci. Marek Zieliński, który relacjonował to, co działo się podczas gali, nazwijmy to, sportowca roku, 89. gala plebiscyt przeglądu sportowego. Za rok piękna 90. Czyli okrągła. Okrągła. A my zaglądamy teraz do warunków pogodowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje silny mróz, zwłaszcza na północno-wschodniej Polsce. Tam temperatury mogą spaść do minus 12, a nawet do minus 20 stopni. Jak radzić sobie z niskimi temperaturami?